Są rzeczy, których się nigdy nie zapomni. Świat jest w sumie okrutny. I trzeba wszystko robić, ale to wszystko robić, żeby zapobiec na przyszłość takiemu czemuś. Koniecznie. I ten tylko zrozumie, który to przeżył, ale inny, który to słucha, może sobie też wyobrazić, jak to wyglądało. Lutego 1940 roku, o czwartej, gdzieś tak mniej więcej czwarta, koło piątej, ciemno było. I jak dziś pamiętam, do końca życia nie zapomnę, weszło takich czterech, w ręku trzymali nagany. I każdemu ojcu, matce i mnie, nawet takiemu smarkaczowi, który miał 5 lat skończonych dopiero, tam 5,5. I proszę pana, przedstawiali, ubieraj się, ubierać się. Nie uderzyli, nie bili, tylko krzyczeli. I tam są sanie i na te sanie mamy wsiadać. I nas zawieźli stamtąd, z Julany, z tej miejscowości Julana, zawieźli do Kiewerc. Do wagonu, jak nas wepchnięto, to oczywiście nie było żadnych okien, wszystko to było zabite deskami. Taki piecyk był w tym wagonie z rurą na zewnątrz w dachu. I dziura była w podłodze zasłonięta tylko parawanem, gdzie można było załatwiać potrzeby, trzeba było kucać. Natomiast drzwi były zasuwane i w taki sposób wieziono nas aż do tej miejscowości Kotłas. Mróz, który był bardzo silny na zewnątrz, powodował, że wewnętrzne ściany tego wagonu osiadał szron, taki lód. Na wskutek oddychania przez ludzi, nas tam było ponad 30 osób chyba, no to ja pamiętam, że jako dzieciak, ponieważ leżałem przy takiej ściance, właśnie jednej z tych ścian tego wagonu, lizałem ten lód, żeby po prostu było coś wilgotnego i trochę wody. Mój tata miał ze sobą pióro wieczne i miał notesik. I pierwszą rzeczą, co zrobił, to spisał nazwiska ludzi, którzy byli w tym wagonie. Ja to panu pokażę. Tam byli przypadkowi ludzie, którzy byli z różnych wsi, nawet ściąganych z okolicy. Nie wiadomo właściwie skąd byli. Ale byli również ci krasnoarmiejcy, którzy byli na tyle ludzcy, że im pozwolili zabrać, co się dało. Mało tego, uprzedzali ich, bierzcie kożuchy, bierzcie tamto czy owo. I dzięki temu, że tamci ludzie to mieli, to dzięki temu myśmy przeżyli, ja i moi rodzice. Bo myśmy nie mieli nic, dosłownie, nic nie pozwolono nas zabrać. To są listy, które były pisane tam, przysłane, dopóki nie wybuchła wojna rosyjsko-niemiecka w 1941 roku, ponieważ to było na terytorium ZSSR, to listy można było wysyłać w jedną i w drugą stronę. A rodzina moja, nasza w Łódzku, skrzętnie te listy zachowała. Natomiast moja mama i mój tata wszystkie listy, które przychodziły stamtąd do nas, niszczyła. Dlatego, że w każdej chwili można się by było spodziewać rewizji. Wtornik, 5 marca 1940 roku, godzina 8:30. Mój tata był bardzo dokładny. Adres: Archangielskaja Oblast, Leński rajon, pocztowe oddzielenie Kozmino, pasiolok Lednia. Posiołek to jest zestaw iluś baraków. To był pierwszy list, pierwszy sygnał, że my żyjemy. Jest z nami, czyli są z nami Radeckiej, Dobrzańskiej z Łódzka, czyli znajomi, Downatowa i mnogo leśników, dużo jeszcze innych leśniczych. A więc, jak widać stąd, to był transport wybiórczo brany, konkretnie wybiórczo, że samych leśniczych zebrali z całego tego okręgu i wysłali tam. Czyli gdyby pana tata nie był leśniczym, to być może nie bylibyście tam zesłani. Może by nas w ogóle nie brali. A tu pisze tak. Wituś bardzo chorował na miejscu. Blisko 2 tygodnie miał bronchit. Prawie tydzień miał gorączkę. Dochodziła do 40 stopni. Żył tylko herbatką. Już od Wielkanocy, jak został zdrowy, jest tylko mizerniutki i nóżki go bolą. Ja choruję na gardło. Już od przyjazdu miałam chrypkę. Zażywam lekarstwo, ale to mało pomaga. Zdaje się, że klimat tutejszy jest za ostry dla nas, bo każdy choruje na grypę. Mieszkanie mamy co do wielkości jak w Ochojcu.
jednoizbowe. Mieszkamy we dwie rodziny. My i jeden gajowy, też nazywa się Kozłowski. Jest z żoną i dzieckiem, które się już tutaj urodziło. Czyli wtedy było w wagonie, ona była w ciąży wtedy. To dziecko tutaj się urodziło, czyli ma pan pisane to, co fakty. Tego nigdzie nie ma. No i jak można było w takim wagonie przez 3 tygodnie prawie przeżyć? Proszę pana, ja nie mogę panu powiedzieć, bo nie umiem. Nie umiem panu powiedzieć. Jak ja panu powiem, że na przykład mnie się zachciało załatwić w tej dziurze w wagonie, to akurat pociąg ruszył, bo stał na miejscu. I osoba, która mnie podawała, poleciała do tyłu i wsadziła całą tą rękę do garka z gorącującą wodą na tym kozie. A gdyby mnie wypuściła wtedy, to co by było? Miała prawo mnie puścić. No takie rzeczy to ja do śmierci będę pamiętał, no. Ona z kosztem swojego zdrowia uratowała mnie wtedy. 24 grudnia 1940 rok. Kochani, w święta wszyscy pracują Kochani, jak zwykle. Święta wszyscy Może pracują jak zwykle. Może to o tyle lepiej, że człowiek chwilami zapomni, że są święta. Mój Boże, rok temu jak to było inaczej, a teraz cierpliwości. Praca przy ścinaniu drzewa dla kobiet była, szczególnie mojej mamy, nie do wykonania. Po prostu by już nie wróciła. To kazano jej zbierać szyszki. Dziennie musiała ileś kilogramów, dziesiątki kilogramów tych szyszek zbierać. I odstawiać, ważono, zapisywano. To również wszystko jest zanotowane w pamiętnikach mojej mamy. Nawet mało tego, data, kiedy to było robione, też jest zapisane. A ja zostawałem sam w tym baraku oczywiście. Cały dzień od świtu do nocy. Zanim moja mama wróciła z tajgi, a mnie się udało złapać jakiegoś tam 2-3 te ptaszki, to ja musiałem tymi ptaszkami się zająć. To pierwsza rzecz to było, patroszyłem to wszystko, krótko mówiąc obierałem i czekałem na przyjście mojej mamy z tajgi. I moja mama gotowała. Ja zajmuję się kuchnią, i chcenie, gotowanie, smażenie i tak dalej. Sprawami takimi jak sprzątanie mieszkania, utrzymanie czystości, pranie, zajmuje się żona. To samo dotyczy mieszkania, ulicy, jeżeli coś załatwiamy. Działki. A przede wszystkim działki. Mamy piękną działkę. Jak ktoś jest nowy, przychodzi, odwiedza, na przykład na działce jesteśmy, to chętnie troszeczkę dzieli się tymi wiadomościami. Ja go przyciszam, patrzę też na słuchacza. Jeden słuchacz z uwagą ogromną i chce to coś jeszcze więcej, a ktoś tak no, na prawo, na lewo, to ja wtedy za mańkę. Także za wiele nie rozmawiamy, dlatego że chciałoby się troszeczkę zapomnieć. Tyle, co przeżył mąż, ja troszeczkę więcej hamuję to, odsuńmy to. Jak myślę sobie na przykład o starym chlebie, który zdarza mi się wyrzucić, to czy panu się coś takiego zdarzyło? Nie. Broń, Panie Boże. To jest najgorsza rzecz, co ja bym zrobił. Nawet okruszynka, jeżeli jest. Właśnie widzę, że ma pan tutaj na lodówce jakiś stary chleb, stare bułki. Nie, to świadomie. To jest, proszę pana, bułki. Są specjalnie kupowane, bo ja robię kotlety. O, widzi pan, tutaj otwieram lodówkę. Robię od razu ileś porcji kotletów. I kotlety są gotowe, ale do zrobienia kotletów jest koniecznie potrzebna bułka. Także jedzenie to jest najcenniejsza rzecz, jaką ludzie nie potrafią docenić w ogóle. Nie docenią. Chleb. Ten chleb to tylko był jedyna rzecz, która była wydzielana. Pracujący mężczyźni dostawali w tajdze 800 gram, kobiety 600, dzieci, takie jak ja, 400 gram dziennie. Oczywiście trzeba było zapłacić, ale wolno było kupić. Rodzinny podział to tak. Absolutnie nikt nie mógł, nie to, że nie mógł, nie chciał. Nie chciał się dzielić z jedzeniem z osobami niezwiązanymi krwią. To po prostu, to jest przeżycie, to jest kwestia przeżycia. Rówieśnicy moi nauczyli mnie łapać ptaki. Trzeba było kawałek deski, no taki powiedzmy 40 centymetrów. I na tej desce gwoździem robiłem dziurki. Dużo dziurek, ile się tylko dało, po prostu dziurki. Następnie musiałem nastrugać patyczki, które by się zmieściły tam do tych dziurek.
No mniej więcej tak, jak to jest zapałka. Najtrudniejszą rzeczą to było włosie końskiego ogona. Należy podejść do konia, kiedy on spokojnie stoi, coś tam przeżuwa, i wziąć bardzo maleńką ilość tych jego włosów z ogona na końcu. Zawinąć dookoła kilka razy dłoni i poszarpnąć. To te kilka, tam powiedzmy, to będzie tam 30-40 rząd wielkości, no nie cały ogon. Szarpnąć, ale natychmiast uciekać, bo koń robi normalny ruch obronny, czyli kopie. I teraz taki włos składa się na pół, skręca, wystarczy w palcach suchych, skręca, on normalnie się zwija, tak jak sprężynka. Na końcu trzeba zrobić pętelkę, zostaje tutaj oczko, przez to oczko trzeba przewlec, złapać z drugiej strony, przyłożyć do dziurki, przyłożyć patyczek i kamieniem uderzyć. I wtedy wbija się koniec tej pętelki, bo robi się pętelka z tego. Robi się sidło. I takich sideł trzeba na tej desce zrobić tyle, ile się da. Następnie taką deskę trzeba zanieść tam, gdzie ptaki latają. I jak taką deskę się położyło, ją trzeba było jeszcze przywiązać, najlepiej byłoby przywiązać ją do drzewa na śniegu. No i dwie możliwości, co zrobić, żeby te ptaki chciały tutaj usiąść, ponieważ jest tło białe. Albo udało nam się zdobyć gdzieś trochę cegły i tą cegłę potłuc na miałko i posypać na tą deskę. Wtedy ten ptak siadał na tą deskę, wyskakiwało się za drzewa, hup, one do góry się podrywały, ale zawsze jeden, dwa, trzy nóżki zostały zaciągnięte tą pętelką. I to był zysk. A jeżeli nie było tej cegły, no to jeszcze pozostał jeden środek. Mianowicie obok deski i troszkę na desce trzeba było posikać po prostu. Żółty kolor i też zwabiał. Po prostu sama biel nie zwabi. To ci, którzy przed nami byli zesłani, oni wypraktykowali i uczyli następnych. Wituś bawi się i jest zdrowy. Trochę ma tylko kaszel i katarek. Trochę ma tylko kaszel i katarek. Myślę, że to jakoś przetrzymamy. Jak będziecie kiedy przesyłać nam książki lub gazety, to Witkowi już nic nie przesyłajcie. Wszystkie jego książki pochowaliśmy. Jak mu się przeczyta parę razy, to umie wszystko literalnie na pamięć. Za dużo o wszystkim myśli. Śpi bardzo nerwowo. Budzi się ze strachu, że widzi diabła. Tola bawi się z nim lub gra w karty i domino, aby jak najmniej myślał. Był taki barak, który nazywał się klub. W tym klubie był projektor, takie wielkie, wielkie prześcieradło. Ja to tak nazywam ekran. Zimą to przywożono saniami filmy różnego rodzaju, propagandowe, wojenne. Timur i jego drużyna. Taki film rosyjski, to tam oglądałem. Nieme, dźwiękowe, to różne było. Ale prąd trzeba było mieć jeszcze, bo prądu przecież tam nie było. No więc stał traktor. Z tyłu wychodziła z niego wałek, który się obracał i na końcu tego wałka było koło pasowe. I to koło pasowe z tym wałkiem już w baraku było. I tam nakładane było na ten pasek i była prądnica była. Ta prądnica napędzała, dawała prąd. Siedzieliśmy na podłodze, w tej odległości jakieś 1,5-2 metra od tym, więc tak miałem głowę zadartą. Jak ten traktor nie pracował, to był taki ala rower i na zmianę mężczyźni pedałowali na tym rowerze. I też było można oglądać. Głodny człowiek jest, jak zainteresuje się mózg czymś innym, to zapomina o głodzie. To jest, proszę pana, takie psychologiczne działanie. Ja to na sobie przeżyłem, więc wiem, jak to wygląda. Nikt się nie denerwował, bo się taśma zerwała celuloidowa. Nikt nie krzyczał, każdy cierpliwie czekał. Cierpliwość jest największą zaletą człowieka. Cierpliwość. I tam nauczono mnie tej cierpliwości. Był komendant wojskowy, znaczy wojskowy, to był NKWZista. Wyznaczał, że będzie ktoś odpowiadał za ten barak, za tamten barak, za jeszcze jeden. Wyznaczono mojego ojca, jako tego, który tam wzrostem się wyróżnił, że jest odpowiedzialny w ten sposób, że o godzinie 20 ma się zgłaszać do komendanta tamtego. Tylu i tylu było rano, tylu i tylu jest wieczorem. No ale ojciec umożliwił wtedy trzem Polakom ucieczkę, dając wszystko to, co miał, czyli swój plecak, jedzenie jakiekolwiek i tak dalej, no żeby chociaż na drogę, bo oni coś tam wcześniej musieli też chyba szykować. Tego nie wiem. Ten temat
jest do dnia dzisiejszego nierozszyfrowany. Kto? Tego nie wiemy. Do dzisiejszego dnia. Ale że wydał, to na pewno tak. Nie bez kozery moja mama w liście wymieniła nazwisko jednej pani, Polki, na okoliczność jej kontaktów z komendantem osiedla posiołka Lednia. Jest jedna bez męża, z synami, żona kapitana z Łódzka. To niech Bóg broni od takich typów. To niby Polka, a najgorszy wróg. Każdego by wkopała, tylko żeby mieć łaski u komendanta. O niej nikt z nas nie zapomni. Mój tata w związku z tym był więziony. W wyniku tego więzienia ciężko zachorował na nerki i był skierowany do tak zwanej lżejszej pracy, że nie musiał chodzić do tajgi, tylko pracował w stolarni. I nadszedł rok pański 1941, w którym to roku przesiedlono nas na osiedle tak zwany 11 posiołek, a więc ten, który między innymi był budowany wcześniej przez mojego tatę. W momencie, kiedy został podpisany traktat, umowa między Sikorskim a Stalinem, Polakom umożliwiono wyjazd z tych bardzo trudnych, ciężkich warunków mieszkania na tereny południowe, lżejsze, w sensie klimatu przede wszystkim, bo głównym powodem śmierci to był mróz, malarie i tego rodzaju historie. To każdy z Polaków dostawał na miejscu dokument, który oni nazywali paszport, czyli taką przepustkę, na podstawie której wolno było wsiąść na statek, popłynąć do Kotłasu, a z Kotłasu już można było jechać dalej pociągiem. A mojemu ojcu powiedziano, ty tutaj tego nie dostaniesz, ponieważ on już był podpadnięty. Pojedziesz po ten dokument do miejscowości Jareńsk, czyli tam, gdzie był rok temu w tym tak zwanym szpitalu. Pojechał ojciec tam, ale mu nie wydali. Wrócił z powrotem. Wracając, już niestety nie złapał żadnego statku, to musiał iść jeszcze pieszo, te 105 kilometrów, ale doszedł. Następnie drugi raz kazano mu jechać i ostatnim statkiem pojechał. I napisał stamtąd, że leży w szpitalu, że bardzo go wszystko boli, że jakieś ataki dostał i tak dalej, i tak dalej. A potem przychodzi telegram, z którego wynika, że mój tata nie żyje i żeby mama przyjechała go pochować. Bo mama mi nie chciała od razu powiedzieć, tylko powiedziała, że tam jest ciężko chory i że w związku z tym musi do niego pojechać. Czyli o całym śmierci i że nigdy ojca już nie zobaczę, to dopiero się od mamy dowiedziałem, jak wróciła. Zresztą nawet mama napisała, że nic Witusiowi nie powiedziałam, że ojciec nie żyje. Jeden taki sen zapamiętałem. Łąka, słońce świeci, kwiaty są i widzę mojego ojca, jak idzie przez tą łąkę do mnie. Przychodzi, bierze mnie i mówi, już nigdy cię nie opuszczę. I zaczęła się ogromna, ogromna tortura. Następna, kolejna. I tak to trwało aż do maja 1944 roku. A w 1944 roku w maju udało się, mama dowiedziała się, że w Jareńsku UNRWA rejestruje Polaków na wyjazd. UNRWA to była organizacja amerykańska. Głównie działali Żydzi. Polscy Żydzi tu w Polsce, ale nie tylko, amerykańscy Żydzi bardzo się interesowali i mieli, jak to się mówi, wejście. I oni głównie tam działali. Mama zgłosiła się do UNRWA, dostała żywności trochę, wróciła z powrotem, ale już do Słobodczykowa, nie do tego 11 posiołek, na ten 11 posiołek i na statek popłynęliśmy do Kotłasu, mama i ja. W Kotłasie znowu trzeba było na stacji kolejowej czekać chyba 2 albo 3 dni, żeby oni zebrali wszystkich tych Polaków, których UNRWA znalazła. I dzięki którym, powtarzam, UNRWA wyraźnie, nie mówię żadnych Związek Patriotów Polskich, bo on jeszcze nie istniał tutaj, nigdzie. I jechaliśmy stamtąd eszelonem
przez Kutułę, Orzeł, Kursk. Drzwi były otwarte, nikt nie pilnował, nic, bo to wiadomo, że nikt nie ucieknie. Już bliżej wolności to było. W ten sposób dotarliśmy do Charkowa. Rozdzielano tych przesiedleńców. Podjeżdżała ciężarówka. Kazano wsiadać osobom, których wyczytano z listy. Do szoferki wsiadał NKWDzista i samochód ruszał w pole. Zatrzymywał się taki samochód, między innymi zatrzymał się we wsi Hannopilówka. Wyszedł ten człowiek, ten NKWDzista, do pierwszej jakiejś tam kolejnej chaty, walił w drzwi, wyszła babuszka i dał przykaz, że my tam będziemy mieszkać u niej. Potraktowała mnie później, już po roku, to już byłem prawie tak jak jej wnuk. Tak mnie traktowała, na równi ze swoją wnuczką z sąsiedniej chałupy. Na Ukrainie, jak mieszkaliśmy właśnie u tej babuszki tam, od maja 44 do kwietnia 46, czyli już rok po wojnie prawie, to jeździły ekipy Związku Patriotów Polskich w ZSSR, które spisywały Polaków, którzy jeszcze tam mieszkają. Ten Związek Patriotów Polskich po fakcie przyjęcia członkostwa do tej organizacji przez moją mamę, bo to był warunek, wpisali ją na swoją listę repatriacyjną do Polski. I pewnego pięknego dnia, właśnie w kwietniu, moja mama się dowiedziała, że Polacy z sąsiedniej wioski są transportowani na stację kolejową, a następnie do Biały Kolodziec, bo tak się nazywała najbliższa stacja, a następnie do Charkowa, skąd mamy jechać pociągiem do Polski. Wagony były umajone, ukwiecone, a radość była straszna. I proszę sobie wyobrazić, że przed wjazdem do Lwowa już uprzedzono nas, że mamy wszystko zdjąć ze wszystkich tych wagonów, wszystkie ozdoby jakiekolwiek. Dlaczego? I wtedy dopiero nam po raz pierwszy powiedziano o ryzunach ukraińskich, o UPA, o tych wszystkich niecnych czynach, które ci ludzie robili na Polakach. A jak minęliśmy Lwów, to nawet była już kontrola, że nic, nie, żeby się czasem nie zdradzać, nawet były zamykane na czas dojazdu do samej granicy, to były zamykane te drzwi takie przesuwane, żeby nie zdradzić i żeby być cicho, nie śpiewać, nie rozmawiać głośno po polsku. Ponieważ okazuje się, że podobno zdarzały się przypadki, że ci bojówkarze, czy właściwie wojsko, jeśli tak to można powiedzieć, ukraińskie, tych ryzunów, zatrzymywało pociągi i wyrzynali po prostu. Głosy i treści dotyczyły głównie jednego tematu. Co ja tam będę, co ja zastanę? Tym bardziej, że największe obawy były ludzi, którzy już nie mogli wrócić do swoich domów, bo te domy zostały za granicą, już na terenie Rosji. Oni wiedzieli, że już tutaj nie wrócą, a stąd byli wywożeni, przecież z Wołynia. A tam właśnie na Syberii, gdzie one były trzymane, te notatki, ten pamiętnik? Tego nie wiem. Nigdy nie, mama mi nie pokazała, nigdy nie zdradziła tego. Ja nie pytałem się jej, nie wiem dlaczego, ale nigdy nie pytałem już potem jako dorosły człowiek. Zresztą dostałem do ręki po jej śmierci dopiero, w 75 roku. To nie miałem nawet go jak zapytać. Mowa jest srebrem, a milczenie złotem. Im się mniej mówiło, tym człowiek był pewniejszy, że przeżyje. Ja to na swojej skórze odczułem. Historia to jest rzecz, która zawsze przetrwa, pisana. Niepisana nigdy nie przetrwa. Może czasami w formie ustnej. Mamy na to przykłady ludów pierwotnych, które nie umiały pisać i przekazywały sobie podania ustnie. Ale proszę popatrzeć. Starożytny Egipt też pisał, to jest hieroglify, pismo sumeryjskie, majowie, pismo węzełkowe. Każdy naród w tysiącleciach starał się utrwalić coś, jakąś pamięć. Natomiast jeżeli tego nie ma, to mijają lata i po prostu idzie to w niebyt, w niepamięć. Bo pamięć zawsze jest omylna, można przekłamać coś.
Najczęściej to tak się dzieje właśnie. Różne miałem myśli, uczciwie mówię. Chciałem, żeby to moja rodzina miała, czyli jest wnuczka dorosła, którą nie miałem możliwości z racji powiedzmy tej, że ja ona mieszkała cały czas w Gdańsku, ja w Łodzi. Nie miałem możliwości tego wcześniej ani jej przekazać słownie, ani powiedzmy w jakiejś innej formie. I uważam, że jeżeli by ona chciała tą rzecz mieć, to ja bym jej chciał to przekazać. Gdzieś ta ostoja tej rodziny, żeby tak była. Tym bardziej, że ta rodzina trochę jest rozproszona po całej Polsce i nie tylko. Zobaczymy, co będzie. Na razie jeszcze nie umiem powiedzieć. Ta kamienica Czyżowa. No tu co na lewo skręcamy. Tu stał ten sklep Sochackiego. To tutaj się pan urodził? Tak, tutaj, w tym domu. No i co pan czuje tutaj? Wie pan, serce mi pika. Ile razy go widzę, tyle razy mi serce pika. Ja tu spędziłem rok po przyjeździe, pierwszy rok po przyjeździe z Rosji, tu. No to było największe moje przeżycie. A potem mieszkałem tu jeszcze 5 lat, w czasie studiów. Także część mojego życia tutaj jest. Z tamtej strony było wejście, wyszedł wtedy wujek. Mnie nie poznał, moją mamę tak. Ciemno. Może była godzina 22, gdzieś tak, rząd wielkości, ciemno było, no ale to był maj. Wujek, Michał, Szafran, nie wiedział w ogóle, co się dzieje, bo przecież nie był uprzedzony przez nas, jak mogliśmy go uprzedzić. No jak zobaczył, co się dzieje, no to dopiero się zaczęło. To był cud dla nich. Twarz się zmieni, inne części ciała, oczy i głos się najmniej zmieniają. To jak pan sądzi, dlaczego wam się udało przeżyć? Ja myślę dlatego, że byliśmy wychowani dosyć, może to znowu źle zabrzmi dla niektórych osób, ale byliśmy zawsze wychowani w jednym, w wierze naszej katolickiej, która mówi o tym, że szanuj bliźniego jak siebie samego. Masz coś, podziel się tym. Codziennie odmawiałem, nauczono mnie od samego maleństwa, nauczono mnie pacierza rano i wieczorem, zawsze. Ja nie mówię, że każdy to musi robić. Ale w tych modlitwach są słowa, które pozwalają przywołać do rozumu, przepraszam, tak powiem, nawet tych dorosłych ludzi do pewnej pokory otoczenia i tego, co ich spotyka. Nie wywyższać się, nie wolno. Absolutnie nie wolno. No i oczywiście ważną rzeczą, bardzo ważną jest to, żeby starać się być dobrym. Starać się, ja już nie mówię, że ma być dobry. Starać się być dobrym, uczynnym, życzliwym dla ludzi. Uśmiechać się. Jeżeli to jest tylko możliwe, oczywiście. To bardzo dziękuję, że pan mi tutaj wejdziemy pokazał to miejsce. Wejdziemy na chwileczkę do apteki. Zobaczymy, dobrze. Może. Żeby pan chociaż zobaczył. I teraz jest apteka, wtedy, kiedy sprzedany został ten domek przez wnuczkę mojego wujka Michała Szafrana. Tutaj wiele lat mieszkałem. Moja rodzina potem to sprzedała, ten domek. I chciałem właśnie przekazać tutaj pewne informacje panu. I jeżeli pani pozwoli, chciałbym, czy jest możliwość zobaczyć chociaż jedne czy dwoje drzwi oryginalnych. Czy wie pan co, musiałabym zapytać szefa, on akurat w tej chwili jest, także... Bardzo proszę. Powiedział, że skontaktowałby się z panem i moglibyśmy proszę się... Proszę pana, chyba nie jest o tyle kłopot, bo ja jestem młodzianinem, tutaj mieszkam, tylko że mieszkam w innej dzielnicy. Ja rozumiem, ale chodzi o to, że po prostu nie mamy teraz czasu, tak, na to, żeby tutaj... No niestety to wtedy już to jest nieaktualne wtedy, bo no, po prostu rozumiem. Nie przyjedzie specjalnie z Warszawy. Rozumiem. No ale trudno, bo no. Przykro mi bardzo. No rozumiem, tak jest. Mnie też, niestety. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Przykro mi, że tutaj tak się stało, ale... Nie mam wyjścia. Jestem w miejscu bardzo, bardzo bliskim mojemu sercu. Bardzo bliskim. To jest jeden z elementów więzi rodzinnej, całej rodziny. Każdy z nas powinien jakieś takie miejsce mieć. I to jest to, co wiąże z ojczyzną, z krajem, z ziemią, ze wszystkim. To, co ojczyste jest. Ja mam to.